Kochani, dzień dobry, witam serdecznie. Zobaczcie, po raz kolejny na lotniczej. No, pokochaliśmy się z Wrocławiem bardzo. Witam z kolebki dolnośląskiego futbolu. Tam, kochani, niecałe, myślę, kilometr niedalej za tym blokiem jest stadion. Stadion, na którym Śląsk Wrocław rozgrywa swoje meczyki oraz reprezentacja Polski. Tutaj widzę, kochani, jakiś junior młodszy. Może trampkarz, no ciężko mi powiedzieć, jaka grupa, może zaraz ustalimy, rozgrywa swój meczyk. Ja przypominam, że witam się z wami, kochani, w sobotę. Dzisiaj jest, no właśnie, który dzisiaj jest? Z tym czasem to u mnie różnie, natomiast na pewno jest piękna, słoneczna sobota. Zobaczcie, tam zbiera się nasz KS Talent. Pomalutku miejsce zbiórki, będziemy rozgrywać dzisiaj turniej. Turniej, w którym, kochani, weźmie udział 8 drużyn. Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk, Olimpik Wrocław, Forza Wrocław, Gryf Świdnica, zdaje się. My jako KS Talent, kochani, tak, dokładnie widzę już chłopców z Olimpik Wrocław. Pamiętacie, na ostatnim turnieju, zdaje się, Wrocław Trophy o trzecie miejsce graliśmy z firmą ze szczęściem po naszej stronie. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. W każdym razie, kochani, tu już się widzę, rozgrzewa Śląsk Wrocław, dwie drużyny. Natomiast zaraz ustalimy tylko, kochani, kto jest na boisku. Przepraszam, jakie drużyny grają? Nie wiecie? Też się przyglądacie. Podejdziemy bliżej ławki, to może uda się ustalić. Natomiast, jak pamiętacie, kochani, na tych obiektach swoje zawody tydzień temu rozgrywała 2-6 i 2. Witajcie serdecznie! Szacuneczek, dzień dobry! Sami znajomi, kochani, no fajnie jest tak, kochani, podróżować, kursować po naszym pięknym kraju w towarzystwie naprawdę fajnych, sympatycznych, kochani, rodziców i wspaniałych dzieci piłkarzy, bez względu na podziały, na kluby. To jest piękne, że dzieciaki mają się gdzie rozwijać, to jest piękne, że dzieciaki mają jak pograć. Natomiast myślę, że tutaj będziemy mieć, ja przepraszam, Parasol Wrocław rozgrywa mecz z liderem? Borów. I to jest junior? Okręgowa Liga Juniora Młodszego. Okręgowa Liga Juniora Młodszego. Dziękuję pięknie. A jaki jeszcze wynik macie? 4-0 dla Parasola. Wszystko już wiemy, dziękujemy ci pięknie. Także zobaczcie, na obiektach przylotniczej tej piłki jest naprawdę sporo. 4-0 wygrywa Parasol, gratulujemy. Myśmy z Parasolem mieli okazję pograć, jak pamiętacie, w zeszłym tygodniu dwa razy. Jeden raz na remis zagraliśmy, drugi raz wygraliśmy 2-1, co pozwoliło nam wygrać turniej Game Cup. Natomiast dzisiaj, kochani, już jest nowy rozdział, nowa książka, nowy turniej. Dzisiaj jesteśmy w składzie bez Oskiego, kochani, także w bramce mamy chyba pomoc z Gromadki, o ile dobrze się orientuję. Został powołany w ostatniej chwili bramkarz. Jakaś sytuacja, losowanie pozwoliła Oskiemu, kochani, dzisiaj tu z nami wystąpić. Natomiast ja wam powiem, kochani, że jutro we Wrocławiu w towarzystwie wielu tych samych firm, które tutaj dzisiaj grają, będziemy również rozgrywać swoje zawody, ale w barwach Zagłębia Lubin. Także my dzisiaj jako FC Szabełki, kochani, jesteśmy na obiektach przy ulicy Lotniczej. Jutro będziemy na Paderewskiego, czyli przy AWF-ie. Także piłki nożnej sporo. Także końcówka pięknego lata, pomalutku kalendarzowo będzie nam się to 21 kończyć. Który my mamy dzisiaj? Przepraszam, orientujesz się, który dzisiaj jest? A przecież mamy telefon. Dobra, ja na telefon popatrzę. Ok. Zaraz wam, kochani, powiem, rzucę okiem na telefon. Mamy dokładnie, już wam mówię. Halo, halo. No na pewno jest 16:29. Tyle ustaliłem, słuchajcie. Natomiast czy ja aż tyle potrafię tutaj zoperować, to nie wiem. W każdym bądź razie, kochani, tyle w oficjalnym tutaj wejściu. Natomiast no strasznie jestem ciekawy, który dzisiaj mam. Nie wiem, myślę, że jak przyciśniemy godzinę, to nam się tutaj... O, mamy 19 września, kochani. 19 września, już wszystko wiemy. 19 września jesteśmy we Wrocławiu, 20 też będziemy we Wrocławiu, czyli kalendarzowe lato piłkarsko zamykamy tutaj. Zobaczcie, kochani, jak tu dużo tej piłki. Tak jak mówię, tu się rozgrywa Forza, tu się rozgrzewa Śląsk. Tam widzę się rozgrzewa Forza, tam widzę rozgrzewa się również Parasol. Rozgrzewają się, kochani, Lechici z Gdańska.
Z Gdańska spodziewamy się też spotkać wielu przyjaciół, którzy jeżdżą ze swoimi chłopcami po całej Polsce. Myśmy mieli już okazję pograć z Lechią Gdańską w Krakowie i w Kaliszu. No, naprawdę fajnie, że jest możliwość spotkania się, konfrontacji, rozwoju tych naszych wspaniałych małych piłkarzy. Także kochani, słyszę tam kudełka. Myślę, że znowu gdzieś, kochani, kudełek za aktywnie, jak to na kudełka, tak już jest u mamci na rękach, znowu za aktywnie, gdzieś musiał być jakiś upadek, kochani. W każdym bądź razie myślę, że będziemy się już pomalutku przebierać, szykować też do rozgrzewki, także czekamy jeszcze na Łukiego, na Łukiego, Misia i Stasia, tak? Tak, ja widzę, tam mamy Gutka, zobaczcie, jest Gutek, jest Fabik, jest Sebo, trenerzy, jest Piotrek z gromadki, no właśnie bramkarz też jest z gromadki, ale nie wiem, nie znamy jeszcze, natomiast jest również Kacper i czekamy jeszcze na trzech naszych piłkarzy. Tu oczywiście cały czas gra Parasol, zobaczcie, junior młodszy, 4-0, nie wiem, czy coś w międzyczasie wpadło, w każdym bądź razie lubię, jak tak dużo piłki jest dookoła. Do zobaczenia w kolejnym wejściu. Brygada się już szykuje, za momencik idziemy się również rozgrzewać. Dociera do nas, zobaczcie, już Łuki, jest Stasiu. Dociera również, kochani, Misiu właśnie tutaj zakłada teraz ochraniacze, jak widzicie. Ja już wiem, kochani, że bramkarz z gromadki ma na imię Kuba, ten jest chłopczyk z numerem 30 obok Pawełka. Także on dzisiaj będzie bronił dostępu do bramki. Jak wiecie, nie mamy Oskara. Ja mam natomiast, kochani, rozkładówkę Akademia Piłkarska WKS Śląsk Wrocław SA, Śląsk Cup U10. Teraz mamy godziny, ale one się nam troszeczkę tu pozmieniają, dlatego że nie dotarła do nas jeszcze Lechia Gdańsk. Ma malutki poślizg, z tego co wiemy, ale ogólnie jest. Także zobaczcie generalnie, jakie brygady dzisiaj będą rywalizować. Będzie Śląsk Wrocław, będzie Parasol Wrocław, Forza Wrocław, Lechia Gdańsk, KS Talent Bolesławiec, Olimpik Wrocław i takie brygady dzisiaj będą rozgrywać zawody. Według harmonogramu widzę, że około godziny 20 powinno nam się to kończyć. Natomiast tutaj, kochani, mamy sztuczne oświetlenie, także myślę, że dzisiaj końcówka tego turnieju będzie rozgrywana właśnie przy tym oświetleniu sztucznym. Natomiast tak czy inaczej przetransmitujemy dla Was cały dzisiejszy turniej. Tak jak mówię, docieramy tutaj, nie widzę jeszcze Filipa Szczepańskiego, natomiast liczę chłopców, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli tak, nie ma jeszcze tylko Filipa. No i tak jak mówię, nie będzie dzisiaj Oskara, Oskar do nas nie dociera, natomiast Oskar będzie jutro. Jutro będziemy w barwach Zagłębia Lubin rozgrywać również spotkania z Lechią Gdańsk, ze Śląskiem Wrocław, także no, dla nas dwa dni fajnego futbolu na fajnym poziomie. Słuchajcie, no kudełek popłakuje nam cały czas, gdzieś tutaj złapał troszkę asfalt. No jest to nasz kochany Misiu z 4-latek, ci z Was, którzy nie wiedzą, kochani, kudełek to jest aktywny nasz piłkarz, od roku trenuje, natomiast jest tak żywy, kochani, bida moja upadła, gdzieś tam rączką zahaczyła, kochani, no ale musi się wyszumieć, nic tam się złego nie dzieje, troszkę zdarna skórka, no zawsze są to jakieś ranki, które powodują taki ból, troszkę żal, ale już reagowaliśmy na to, już jest kudełek wyciszony, już za chwileczkę będzie ok. W każdym razie, wracając do turnieju, kochani, trzymamy paluszki, spotykamy się za moment. Tam już przygotowane są bramki, widzę chyba dwa boiska, gramy dzisiaj na sztucznej nawierzchni. Słuchajcie, widzę, że gramy chyba jeden raz 15 minut albo 14 i minuta na przejście. W każdym bądź razie około 15 minut jedna połowa, ale to jeszcze przekażę, jak się na pewno, jak się upewnię. Do zobaczenia w każdym razie. Kochani, organizatorem dzisiejszego turnieju Śląsk Wrocław S.A. Akademia Piłkarska. Tutaj macie piękny baner, także czekamy jeszcze tylko na Lechię, jakieś tam maleńkie problemy techniczne, natomiast słuchajcie, Forza już na swojej odprawie, pozdrawiamy Was serdecznie. W rozgrzewce Parasol, tam widzicie na odprawie nasze talenciaki z trenerem Kacprem i trenerem Rafałem. Jesteśmy w komplecie, dotarł też Filip, także
Może wykorzystam moment i przedstawię drużynę. Macie Sepka, Gutka, Fabika. Zdaje się, że tam jest Filip z tyłu, jest Łukasz, Misiu, Stasiek, Kacper, Pawełek i Kuba. Kuba po raz pierwszy będzie debiutował u nas w bramce. Jesteśmy na sztucznej nawierzchni, na której na co dzień trenuje kochani Parasol Wrocław oraz Olimpik Wrocław. Z tego co się orientuję, tu macie Śląsk Wrocław. Oj, też fajne chłopaki kochani, widzę warunki fizyczne. Takie no, wysokie, fajnie to wygląda. Będziemy za momencik świadkami fajnych mecz. Przypominam, Śląsk Wrocław Cup, ulica Lotnicza Wrocław. Myślę, że za moment wszystko się rozpocznie. Boiska już gotowe. Jedno mamy na tej stronie, drugie mamy na tej stronie, także pozdrawiamy. Do zobaczenia. Kochani, jesteśmy w rozgrzewce. Myślę, że to już za momencik będziemy walczyć o pierwsze punkty na dzisiejszym turnieju. Tak jak mówię, dzisiaj jest sobota, 19 września. Turniej jest w ogóle w godzinach popołudniowych. Rozpoczynamy relację dla Was, kochani, po godzinie 17. Troszkę nietypowa dla nas sytuacja, bo dzisiaj, tak jak mówię, gramy w barwach Zagłębia, przepraszam, w barwach KS Talent na turnieju Śląsk-Wrocław Cup. Jutro jesteśmy na trójmeczu z Lechią Gdańską, z tym samym Śląskiem Wrocław S.A. Na kochani meczyku, na trójmeczu na AWF, na Paderewskiej. Także w tym momencie mamy już ostatnią naradę chłopców i rozpoczynamy dla Was relację z meczu. Do zobaczenia.